dzisiejszym specjalnym wydaniu Kroniki przedstawiamy relacje z wyborów parlamentarnych na terenie Końskich. W godzinach południowych odwiedziliśmy z kamerą dwa lokale wyborcze na terenie miasta. W Szkole Muzycznej zlokalizowano obwodową komisję wyborczą numer 9. Mimo prawie południa niewiele osób przyszło głosować w tym lokalu. Panie Przewodniczący, jesteśmy koło godziny 12 już. Proszę powiedzieć, czy punktualnie ta komisja rozpoczęła pracę, czy o 7 rano, czy nie zdarzały się jakieś incydenty i jak z frekwencją na tę godzinę? Oczywiście, jeśli chodzi o rozpoczęcie pracy komisji, zaczęliśmy punktualnie o godzinie 7 rano. Jeśli chodzi o frekwencję, no rano była niewielka, ale z każdą chwilą, z minuty na minutę zwiększa się i mamy nadzieję, że będzie duża. Czyli pewnie ona wynosiła, tak jak w całej Polsce podała Państwowa Komisja Wyborcza, że no niewiele ponad 2%. Była znikoma. Podejrzewam, że może 2% sięgła, ale na pewno nie więcej. Dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. Również podobna sytuacja była w lokalu komisji numer 5. Tutaj także nie było tłumów, a dodatkowo nie działało ogrzewanie. O frekwencję i przebieg głosowania zapytaliśmy przewodniczącego komisji. Panie przewodniczący, chciałem zadać dwa pytania. Pierwsze, czy punktualnie o 7 otworzyliście, czy nie było żadnych problemów z otwarciem lokalu wyborczego? I drugie, jak wygląda frekwencja? Jest południe, niedziela 9 października. Ile osób, czy nawet może w procentach już zagłosowało? Tak, obwodowa komisja numer 5 w Końskich w przedszkolu samorządowy numer 5 zaczęła pracę równo o godzinie 7, nie było żadnych problemów, a aktualnie na tą godzinę prawie 12 mamy 64 osoby, które zagłosowały, czyli jest to już ponad chyba 10%. Mamy uprawnionych 500 osób do głosowania w tym obwodzie. I to pewnie jest tak jak we wszystkich komisjach obwodowych, że największy ruch, czyli osoby przychodzą przed mszą i po mszy pewnie. Tak, dokładnie właśnie tak jest. I na razie mamy jednak większość osób starszych. Młodzieży na razie było mało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Natomiast na pół godziny przed zamknięciem lokali wyborczych udaliśmy się jeszcze do dwóch komisji. Pierwsza z nich to obwodowa komisja wyborcza mieszcząca się w szkole podstawowej numer 2 w Końskich. Tutaj mieliśmy trochę problemów z jej przewodniczącym, młodym człowiekiem, który chyba niewłaściwie chciał interpretować przepisy dotyczące obecności mediów podczas wyborów. Ale po krótkiej wymianie zdań wszystko wróciło do normy. W tym lokalu także nie było tłoku, ale za to udało nam się namówić do rozmowy dwoje wyborców. Przepraszam, możemy porozmawiać chwileczkę z panią? Pani już jest po głosowaniu. Może tu bliżej poprosimy. Proszę się nie krępować. Proszę się nie krępować. Przodem tu bardzo proszę. Proszę powiedzieć, bo już może pani nam zdradzić, na jakie ugrupowanie, czy ewentualnie na jaką osobę pani głosowała, jeśli chodzi o kandydatów do Sejmu. To bym chciała zachować dla siebie. Ale czemu? A, taką to będzie moją słodką tajemnicą. Chodzi pani ciągle na wybory, tak? Zawsze pani jest. Staram się tak, jak tylko jest możliwe, staram się. Czyli obowiązek obywatelski pani spełnia. Dokładnie. Może będzie lepiej, miejmy taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Jak się uda, zobaczymy. Dziękuję. Dziękuję ślicznie również. Dobranoc. Dobranoc. Możemy zamienić zdanie z panem przed kamerą? Możemy, fajnie. Pan pewnie jest stałym uczestnikiem wyborów, przychodzi pan na każde tego typu wybory. Raczej tak, no może z drobnymi wyjątkami, ale generalnie chodzę na wybory. Jeśli mógłby pan powiedzieć, bo już pan jest po akcie głosowania, na jakie ugrupowanie, czy nawet na jaką osobę pan głosował, jeśli chodzi o wybory do Sejmu? No, Zbigniewa Gierades, Platformy Obywatelskiej, numer 4 na liście. Podobne również pytania, jak w dwóch poprzednich komisjach, skierowaliśmy do pana przewodniczącego. Panie przewodniczący, zbliżamy się do końca dzisiejszych wyborów parlamentarnych. Za kilkanaście minut zamknięcie lokali wyborczych. Proszę powiedzieć, czy tu nie zaszły żadne incydenty, czy punktualnie o 7 lokal został otwarty i jak było z frekwencją tutaj w tej komisji? To jest komisja numer 10. Jest. No, do tej pory żadnych incydentów nie zanotowaliśmy. Lokal został otworzony punktualnie. No, poza tym nic wielkiego się nie działo praktycznie rzecz biorąc. Frekwencja była mniej więcej w granicach średniej krajowej. Czyli byłoby ponad 30%, tak? Tak. Mniej więcej jeśli to policzyć
na godzinę 18 było przeszło 30%, gdzieś około 35-40. Ostatni lokal wyborczy, który odwiedziliśmy, mieścił się w przychodni rejonowej przy ulicy Południowej. Tutaj także frekwencja nie była zbyt wysoka. Niestety nie udało nam się porozmawiać ani z wyborcami, ani też z przewodniczącym komisji, który twierdził, że przepisy nie pozwalają jemu na rozmowę z mediami i udzielanie informacji na temat frekwencji. Był to jedyny przypadek od kilku lat funkcjonowania naszej telewizji i rejestracji kolejnych wyborów dla ITV Ukońskie, kiedy odmówiono nam informacji, która zgodnie z prawem powinna być udostępniona.